Witajcie w kolejnym filmie z serii Jak ta postać działa. Dziś dla was, jak już widać od razu i wiadomo po okładce, Maul, o którego była jakiś czas temu prośba, no to wracam do tego i właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj o tej postaci ciekawej dość. I jak zwykle tutaj w tych filmach, serii Jak ta postać też statek działa, staram się, żeby wszystkie informacje były poprawne, natomiast no, z kolejnymi jakimiś aktualizacjami gry zawsze się coś może zmienić. Jak będą dość duże zmiany, no to oczywiście postaram się wtedy zrobić nowy film. Ale przejdźmy do tego, o czym będę tutaj mówić, jeżeli chodzi właśnie o Maula. No to porozmawiajmy o tym, jakie on ma umiejętności, jak najpierw, potem jak go zdobyć, jakie mu dać zety, jakie mu dać mody, jaki mu dać relik, do jakiego składu go dać, co go pokonuje, jak go pokonać i kilka słów o użyciu go w Conquestie. No i każda z tych rzeczy będzie wydzielona na osi czasu, więc można sobie przesunąć, jak ktoś potrzebuje, a na samym końcu jeszcze o tym, co mamy tutaj przed sobą, będzie krótka rozgrywka z użyciem właśnie Maula. Więc przejdźmy do pierwszej umiejętności jego i w górnej części znajdziecie część po angielsku, która jest w grze, czy na przykład na SWGOG, a ja przejdę od razu do tłumaczenia tych umiejętności. Więc jego basic crushing blow, co robi? Zadaj physical damage wskazanemu wrogowi. Jeśli jest to pierwszy atak, którego Maul użył w tej turze, Maul zyskuje jeden ładunek Anquish. Kumuluje się max do 5, a jeśli trafi krytycznie, Maul zyskuje kolejny ładunek Anquish. I co daje ten właśnie buff unikalny, ten tak zwany, można powiedzieć, jakby niebieski? Otrzymuje obrażenie na początku swojej tury równe 2% swojego maksymalnego zdrowia za każdy ładunek Anquish. I zyskuje tyle samo ofens do końca swojej tury. Ta postać nie może zostać pokonana przez te obrażenia. I pierwszy jego special, Fervent Rush, i tutaj przejdźmy do części dolnej, czyli co on robi? Zdispeluj wszystkie buffy na docelowym wrogu, zadaj physical damage wszystkim wrogom i narzuć offense down na 2 tury. Ten atak zadaje o 5% więcej obrażeń za każdy zdispelowany buff. Maul zyskuje 2 ładunki Anquish, kumuluje się max do 5, jeśli wróg został pokonany tym atakiem, Maul zyskuje maksymalną ilość ładunków Anquish. I potem mamy jego drugi special, Setting Rage, i tutaj część angielska, ja przejdę od razu do tłumaczenia, gdyż jest ten skill dość długi, więc na następnej stronie. Zadaj True Damage wskazanemu wrogowi i narzuć buff immunity na 2 tury. Jeśli Maul ma 5 stacków Anquish, zwiększ cooldowny wskazanego wroga o 2, nie dotyczy bossów raidowych i Galactic Legend. Maul traci jeden ładunek Anquish i otrzymuje turę bonusową. Tego ataku nie można skontrować. I to jest właśnie taka unikalna dość mechanika tego Maula, że on dostaje dodatkowe tury, jak używa tego speciala i ma jeszcze jakiś ładunek Anquish, maksimum 5. Za każdym razem, gdy ta umiejętność jest używana, zadaje ona 60% więcej obrażeń przy kolejnych użyciach i zwiększa się o dodatkowe 60%, dopóki Maul nie użyje innej umiejętności w swojej turze. Ta umiejętność nie może być używana, chyba że Maul ma minimum 1 stack Anquish, więc tutaj nie ma żadnych cooldownów na tym skillu. Tylko po prostu jest zależny od tego, czy ma stacki Anquish, czy nie. Potem mamy jego Leader Ability, które jest dość też długie, no i bardzo fajne dla Mandalorian, więc przejdźmy do tego, co on tutaj ma w tej umiejętności. Sojusznicy Mandalorian mają plus 5% max health za każdego sojusznika Mandalorian na początku bitwy i plus 25% offense. Na początku bitwy, jeśli Maul jest w slocie lidera, a nie sojusznika, Mandalorianie w slocie lidera otrzymują jeden stack Mandalor, kumuluje się max 2. Do 2, dopóki nie zostaną pokonani, którego nie można skopiować, zdispelować ani mu zapobiec. Kiedy postać z Mandalorem zostanie pokonana, postać, która ją pokonała, otrzymuje Mandalor, dopóki nie zostanie pokonana. W bitwie nie mogą być więcej niż 2 efekty Mandalor.
Sojusznicy Mandalorian zadają o 20% więcej obrażeń, gdy celują we wroga z Mandalorem. Podczas gdy na sojuszniczych postaciach są dwa wzmocnienia Mandalor, wszyscy sojusznicy Mandalorian zadają o 50% więcej obrażeń w trakcie swojej tury. I co daje ten Mandalor, jak ma ktoś tutaj sojuszników najpierw? Więc sojusznicy Mandalorian asystują, zadając o 50% więcej obrażeń, gdy ta postać używa zdolności w trakcie swojej tury. Na początku każdej tury zdispelił wszystkie debuffy na najzdrowszym sojuszniku Mandalorian bez Mandalora, a sojusznik ten zyska taunt i plus 100% defense do końca tury. Pokonanie tej postaci przyzna Mandalora, postaci, która go pokona. Jeśli ta postać zostanie pokonana przez ten efekt statusu, Mandalor nie zostanie przyznany nikomu. No czyli efekt statusu, czyli na przykład damage over time czy burning, jak przez to zostanie postać pokonana, no to wtedy, no wiadomo, nie pokonał konkretna postać, tylko pokonał po prostu status, więc tutaj wtedy Mandalor nie jest przyznany. No, można powiedzieć, dość skomplikowanie to wygląda, ten leader ability, ale tak naprawdę no najważniejsze jest to, że jak ktoś, kto ma Mandalora, używa umiejętności, no to wtedy pozostali asystują Mandalorianie i to jest najbardziej istotne z tej liderki. I potem mamy jego Unique Band by Hearted. I co on daje? Ataków Maula nie można uniknąć, a on ma plus 15% offense. Na początku bitwy Maul zyskuje Frenzy i Retribution na dwie tury i trzy ładunki Anquish. Skumulują się max do 5. Jeśli jest w drużynie przeciwnika Kenobi, Maul zyskuje maksymalne ładunki Anquish. No, w tym zdaniu chodzi o to, że na starcie bitwy Maul zostaje od razu 5 staków na start. Kenobi, obojętnie jaki, czy Jedi Master Kenobi, czy generał Kenobi, bo takich na razie tych Kenobich mamy. W sumie jeszcze jest ten Obi-Wan Kenobi, no, o nim zapomniałem, a w sumie za bardzo i tak, no Maulem na Queen Amidale jednak się nie gra, więc akurat to można trochę pominąć. Dopóki Maul ma 3 lub więcej Anquish, jest odporny na stun i ability block. Dopóki Maul ma 5 Anquish, ignoruje efekt taunt i zawsze jest krytycznie trafiony przez ataki wroga. Jak go zdobyć? Teraz do tego przejdźmy. W chwili obecnej są dwa miejsca. Proving Grounds, event, do którego trzeba mieć minimum 4 miliony Galactic Power, trwa on 24 godziny i rozpoczyna się zaraz po zakończeniu conquestu. Za wygraną otrzymujemy 20 shardów. No i oprócz tego jeszcze jest drugie miejsce, które widzicie tutaj na screenie, czyli za Legend Tokens możemy zyskiwać jego shardy. No i generalnie jak nie macie Maula, no to oczywiście za te Legend Tokens warto go oczywiście zbierać, chociaż oczywiście każdy musi sobie sam ustawić priorytety, co będzie zbierać za te Legend Tokens, ale kiedy można też tak zadać pytanie tego Maula zbierać? No jak się gra Proving Grounds, no to po prostu wchodzić i zbierać szarpy, nie ma o czym myśleć. A co do Legend Tokens, no to jak będziesz myśleć niedługo o Maulu, to warto pomyśleć, chyba że masz bardzo dużo postaci właśnie Mandalorian, to wtedy też będzie sens zbierania Maula, bo tak to on się właśnie przydaje no, w trzech teamach, o których będzie w sumie więcej później. No generalnie fajna postać, ale szczególnie jak się ma Maul, jak się ma Lorda Vadera, albo wkrótce się go będzie zdobywać, albo właśnie bardzo dużo Mandalorian przede wszystkim. Jakie mu dać zety? Trzeba dać wszystkie, jeżeli jednak zastanawiasz się nad kolejnością, to masz właśnie tutaj wypisane, czyli Seething Rage, potem Bound by Hearted i Fervent Rush. I przejdźmy do tego, jakie mu dać mody. Najważniejsze jest Protection, następnie Speed, później Offense. Dalej warto sobie pomyśleć o potensy, a na końcu pozwolić na nieznaczną ilość health. Więc właśnie tutaj widzicie mody, jakie mam w tej chwili na Maulu, czyli przede wszystkim skupiłem się na Protection, którego mam aż prawie 130 tysięcy. Potem właśnie Speed 293, tak właśnie pod 300 warto starać się go podciągnąć oczywiście. No i potem oczywiście Physical Damage, mam tutaj 8400, ale są osoby, które wyciągają nawet i 9000, niektórzy 10. No fajnie jak Maul ma właśnie bardzo dużo tego Physical Damage.
Jaki mu dać relik na start? Relik 7. Później warto dać 8 dla bogaczy, 9 nawet. Co jest to? W moich Grand Arenach może widzieliście, że było troszkę osób, które dały mu relik 9. Za każdym poziomem rośnie mu physical damage, a jest bardzo mocnym atakerem. Dzięki temu łatwiej nam będzie walczyć na przykład w walkach Lord Vader vs. Jabba, czy Lord Vader vs. Jedi Master Kenobi, chociaż to ostatnie coraz rzadziej widziane, ale generalnie przede wszystkim właśnie chcę, żeby był on z Lordem Vaderem, no i żeby jak najlepszy ten team był, no to chcemy, żeby ten Maul te physical damage duży jednak zadawał. Do jakiego składu go dać? No i zaczniemy od 5v5. Pierwszy no to klasyczny z Lordem Vaderem, czyli Lord Vader jako lider, Grand Admiral Thrawn, Ninth Sister i Royal Guard, ewentualnie zamiast dziewiątej siostry Darth Vader niektórzy dają, ale najczęściej spotykany jest ten ostatni trzeci team, czyli Piet, Thrawn, właśnie Maul i Royal Guard. Natomiast jeżeli czasami się daje go z Mandalorianami, nie z Lordem Vaderem, zależy wszystko przede wszystkim od Datakronów. Jeżeli są fajne jakieś dla Mandalorian czy dla Maula, to nieraz można się spotkać z takim teamem właśnie z pełną zgrają Mandalorian, czyli na przykład Kanderus Ordo, znaczy ten Saxon cały, Imperial Super Commando i Jango Fett. W sumie tutaj trzy składy dałem takie same, ale no wiecie o co chodzi. Przede wszystkim o Mandalorian, później jeszcze pokażę inny skład z Mandalorianami. Z Light Side Mandalorianami też on jak najbardziej działa, bo tutaj akurat widzicie samych Dark Side, ale z Bo-Katan spokojnie można go dać, z Beskar Armorem też. Więc jak najbardziej inny drużyny Mandalorian również. Tutaj zresztą widać je dobrze, ale zaczniemy od Team Sir, bo Sir Janda jak ma dobry atak, no to też Maul jest z nią widoczny. Jak tutaj widzicie Siri Janda jako lider, Cal Kestis, właśnie Maul, dziewiąta siostra Tejron Malikos. No jak to rzeczywiście Tejrona ma? No bo wtedy ten Team Sir nie ma kompletnie sensu. No i tutaj inne różne wariacje właśnie tego teamu. Jeżeli chodzi o 3v3, no to jeżeli lider Maul, no to właśnie z Mandalorianami. Tutaj widzicie tego Saxona, Imperial Super Commando, no i właśnie to co niżej, co mówiłem wcześniej, czyli Bo-Katan i Mandalorian Beskar Armor, no i też Bo-Katan czy Kanderus Ordo. Natomiast z Lordem Vaderem, no to w 3v3 wielkiego wyboru nie ma. No oczywiście wszędzie jest, w każdym teamie Maul w większości przypadków, i dodajemy na przykład dziewiątą siostrę Royal Guarda czy Grand Admiral Thrawn. Co pokonuje Maul? No jeżeli chodzi o jego liderkę dla Mandalorian, no troszkę teamów jest, ale każdy może powiedzieć, no słabe, poza jednym rzucającym się mocno w oczy generałem Skywalkerem, ponieważ bardzo dużo tu jest asyst, które zadają bardzo ogromne obrażenia, no to właśnie tego generała Skywalkera da się pokonać, oczywiście nie zawsze. To jest dość istotne, zależy jak już dotrzesz do miejsca, gdzie będą datakrony, no to dużo się tu może zmienić, ale jest w stanie, chociaż nie jest to łatwe, pokonać właśnie generała Skywalkera, Maul i Mandalorianie. Poza tym no to Geonosianie, jakieś teamy First Order, Ewoki, Mon Mothma też jest w stanie pokonać, co pewnie sporo nowym graczom powiedzmy pomaga. Jeżeli chodzi o 3v3, no to tutaj mamy też znowu Phasmę, jakieś klony, Rey Jedi Training, która na tych niskich poziomach jest dość często, Ewoki, First Orderzy, no i dość ciężki team Kelleran Beck, Edcott, bo akurat Edcott ma teraz Datacron i generał Kenobi, no trzeba się mocno obijać o Kenobiego, ale jak już wiemy z jego umiejętności, to generała Kenobiego on dość mocno znaczy ma dodatkowy buff, bo na start dostaje 5 tych buffów Anquish, więc dzięki temu od razu może 5 razy zaatakować i będą dodatkowe jeszcze asysty. W tym filmie nie ma tutaj kontry do Lorda Vadera, bo o Lordzie Vaderze na moim kanale w zakładce playlisty i właśnie serii jak ta postać działa jest Lord Vader i tam można sobie spokojnie zerknąć. Tutaj się skupiałem właśnie przede wszystkim na liderce samego Maula.
i jak go pokonać. No to mamy tutaj Bo-Katan Mandalor, chociaż wiem, że wiele osób z Was pewnie nie będzie mieć jeszcze, bo to jednak jest dość późno odblokowywana postać zazwyczaj, ale Darth Treya bez problemu może go pokonać, a co większość osób jednak ma. Bez Savage'a też się chyba da, chociaż jest to oczywiście dużo trudniejsze, ale Treyem jak najbardziej, Commander Luke'em, Skywalker'em, oczywiście generałem Skywalker'em czy admirałem Radusem również jesteśmy w stanie pokonać Maula, ale oczywiście z gwiazdeczką, że zawsze datakrony mogą dużo pozmienić. Jeżeli chodzi o trzy oczy, no to znowu Bo-Katan Mandalore oczywiście, Jedi Knight Revan, ale tutaj no dobrze by było jednak posiadać właśnie Jedi Knight Cala Kestisa, ale są niektóre walki, gdzie właśnie Jedi Knight Revan jest oraz Jedi Knight Luke i Bastila Shan, czy Jedi Knight Luke i Hermit Yoda. Znowu Darth Treya też czy V3, Jedi Master Luke, jak już ktoś go będzie miał. Kolejne wariacje Treyi, jak widać, działają na różne teamy tych Mandalorian, Darth Revan, no i też Sir Janda, chociaż to pewnie dość późno każdy będzie posiadał. No i tutaj pod koniec jeszcze Starkiller i Riva. Tak wrzuciłem bardziej jako ciekawostkę, chociaż chyba nikogo nie powinno to zaskakiwać, że te dwa dość mocne teamy też Maula są w stanie pokonać. No i teraz jeszcze kilka słów o użyciu go w Conquestie. Bardzo często jest dostępny ten dysk, który tutaj widzicie, który co daje, że kiedy sojusznik zadaje obrażenia przeciwnikowi, ten przeciwnik uzyskuje 8% termiteru i 3 damage overtime na 2 tury, czego nie można zrezystować i uniknąć, i ten dysk nie stakuje się, więc nie można mieć kilku dysków tego samego, tych Volatail, ponieważ one nie stakują się ze sobą. Bardzo mocny bardzo mocny dysk, nie datakron, który jednak w większości conquestów jest, były nieliczne tylko przypadki, gdy go nie było. No i on świetny jest z Maulem. Dlaczego? Bo tutaj widzicie, walka letr potrwa 11 sekund, a na Zebie już jest 87 damage over time, więc tutaj ten team Maula z lidem, z tym dyskiem jest naprawdę świetny. Większość walk jest w stanie Wam ugrać. No nie pokonacie tym prawdopodobnie admirała Trencha, ale cała reszta teamów będziecie raczej w stanie pokonać. Może jeszcze też Starkillera nie do końca w Conquestie, ale cała reszta to jak najbardziej. A team to tutaj jak jest widoczny, Darth Maul, Kanderus Ordo, Armorer, Imperial Super Commando i Watt. Watt tutaj jest dość istotny, Watt Tambor, ponieważ daje ten tak, który daje termiter Maulowi na start i dzięki temu Maul bardzo często ma tury. No i atakuje, prawda, i nakłada te damage over time i nawet z niską ilością staminy jesteśmy w stanie sporo walk dzięki temu ugrać, więc jak nie mamy dużo galaktycznych legend i na przykład już mamy staminę dość małą, no to właśnie w Maul jest nam w stanie dużo pomóc i bardzo wiele walk jesteśmy w stanie zrobić. Przejdźmy teraz już może do gry, nie, muzykę wyciszę. I zagramy sobie tutaj Maulem właśnie z Mandalorianami i Watem Tamborem, tym teamem, który widzieliście przed momentem. No ja akurat będę grał na Galactic Challenge i przeciwko Trenchowi. Trench niestety nie jest najlepszym przeciwnikiem dla Maula, ale pokażę Wam, że też się da jakoś grać, więc zaczynam właśnie od tego tagu Weapon Moda, który daje 15% termiteru za każdą turę przeciwnika. No i Maul od razu bardzo szybko, jak widzicie, zaczął i zacznę od ataku tego Sniper Droida. No i tutaj bym chciał od razu 5 staków mieć jak najszybciej. Mam Frenzy, a Frenzy daje, że daje 100% turmeteru, kiedy przeciwnik używa, znaczy sojusznik użyje jakiegoś special ability. No to ja zrobię sobie dwójkę, żeby mieć 5 staków Anquish. Wszyscy jeszcze poasystują i teraz ruszy Duku. No nie użył akurat speciala. Znaczy dobra, to nieważne. Akurat mój Ordo teraz się ruszył, użyje speciala. Oczywiście po to, żeby Frenzy się odpaliło na Maulu. No właśnie, dlatego nie jest najlepszym przeciwnikiem Admiral Trench, bo zastanował mi Armorer, chociaż akurat dostała termiter i się ruszyła, więc teraz jak zobaczycie, będzie to ładnie wyglądać, bo aż trzy postacie zasystują, no cztery, bo jeszcze Watt Tambor ze swoim basiciem i rozda nam tutaj
na przeciwniku jeszcze więcej damage over time, więc właśnie ten Volatile jest bardzo fajny, bo nie dość, że Watt Tambor da damage over time, to jeszcze z dysku dostaniemy dodatkowe ataki. No i cóż, ma jeszcze cztery te staki Anquish, no to atakuje dalej. Tylko akurat nie chciałem za bardzo trencha, tylko dalej tego Sniper Droida się zmienił mi niestety target. No i prawie się uda chyba tego pokonać. No właśnie, i teraz jedna postać mniej, używam drugiego skillu, żeby dać sobie dwa te staki Anquish na pewno. No i teraz spróbujmy dalej walczyć, zobaczymy, czy moi sojusznicy tutaj przeżyją. No niestety Fear na dwóch postaciach. Teraz mam też tylko trzy staki. Znowu target się ustawił na trencha, co ciekawe, a miałem na łocie tamborze. No i teraz spróbujmy, czy uda się mi to coś jeszcze wywalczyć w tej walce. No niestety speciali nie mam dostępnych na armorerce, bo podnieśli ich cooldowny. I teraz tak, dam sobie to ten tech, żeby tutaj tego Imperial Super Commando dorastał troszkę protection. No, Ordo został pokonany. Chyba w tej walce niewiele już mi się uda zrobić, trochę nie najlepiej wyszła ta walka. No, Fear jeszcze dostał Maul. Spróbujmy, czy jeszcze tutaj coś uda się ugrać, czy trzeba będzie jeszcze raz spróbować. Niestety Łota Tambora nie pokonałem, padła Armorerka, więc spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz w tym samym teamie. Albo nie, może zmieńmy? Nie, dobra, jeszcze raz ten sam, a potem zmienię na inny team. To teraz spróbujmy zagrać tak, że od razu tego Sniper Droida, żebym szedł. No, armorerka dostała stan. Okej, okay, no muszę zagrać special. No, Ordo stan nie dostał, więc przynajmniej dwie postacie będą asystować w tego Sniper Droida. No, uda się go pokonać? Udało się. No i dwójka, żeby dispel zrobić i dwa staki Anquish dostać. O, Django niestety rakietką strzelił. Ja mam target tylko w jedną postać. No, chyba z tej walki nie uda się wiele zrobić. Ach, przed filmikiem nagrywania to udało mi się tutaj bez problemu ich pokonać, ale nie zawsze najlepiej to wyjdzie. Ale nic, spróbujmy z innymi Mandalorianami. Tylko niepotrzebnie Łota wyrzuciłem, ale mniejsza o to. Dajmy Beskara, Armorerkę, Bo-Katanę i Łota. Łot Tambor. Zobaczmy, czy teraz się uda coś więcej ugrać. I znowu ten sam tak na Maulu. Dwójka, żeby miał 5 staków. Okej, okay, tym razem armorerka nie została zastanowana. Ale mam target nie najlepszy. Newt Gunray, wolałbym cokolwiek innego. No może poza Django. No i cóż, asystują moi Mandalorianie, ale akurat tych, których mam teraz w teamie, no nie są zbyt mocnymi atakerami. Więc no właśnie, Newta Gunraya tym razem się nie udało pokonać, a przez to, że mam dużo tur, to ten Sniper Droid ma charge bardzo dużo i zaraz pewnie mi kogoś pokona. Mam dwa staki armoru, no to dam je Maulowi. I dajmy komuś, może tutaj, Tank Tech, to się przyda, Dispel zróbmy. No właśnie, niestety Maul został pokonany przez tego Sniper Droida, więc no niestety w tej walce idzie dość ciężko, ale spróbujmy sobie jakąś niższą walkę, żeby pokazać, jak to działa, bo niestety z drugiej strony jest Fear, jest Stan. I przez to idzie tak trochę ciężko tym Maulem i ciężko mi pokazać dla was właśnie tutaj jakąś dobrą rozgrywkę, jak ten team działa. Ale teraz mam target wreszcie na Sniper Droida, to co chciałem wcześniej. Dało się go szybko pokonać i właśnie jak są normalne jakieś walki i dobre datakrony, to właśnie tak walka wygląda, że ma jedną albo dwie postać na starcie jest w stanie od razu pokonać.
Tutaj ta walka właśnie to dość dobrze pokazuje. Trzy postacie pokonane, chociaż wiem, że na postaci gry 12 walczę w tej chwili. Ale właśnie tak te walki powinny wyglądać. I szczególnie tak one wyglądają w Conquestie. Tak jak tutaj widzicie teraz. I szczególnie jak mamy ten dysk, który daje ten damage over time za ataki, a wiemy, że tutaj asyst jest ogromna ilość, więc pojawia się tego całkiem sporo. No, teraz wiele temu Django nie zrobię. Muszę poczekać, aż się ruszy. I nie mogę grać specialami, bo Watt Tambor inaczej zabierze mu Termiter. No, teraz się wreszcie udało. No, moi nastakowali się z bonusu z Galactic Challenge. No i mniej więcej tak to wygląda. Fajne jest to właśnie, że on ma bardzo dużo asyst, ale jak dobrze wiemy, jak jest dużo asyst, to Treya taki team pokonuje, dlatego w obronie za bardzo Maula nie ma sensu używać, chyba że na przykład na tylne pole, a w przednim damy jakiś team, na który przeciwnik musi użyć Treyi, no to wtedy jest co innego. Wiemy, że na przykład właśnie na Admirała Trencha sporo osób Treyi używa, czy na przykład na Night Sisterki, więc coś naprzód, żeby po prostu z tyłu ten Maul był i wtedy przeciwnik ma dość duże problemy, żeby takiego Maula pokonać przez tą dużą ilość asyst. Cóż, tyle ode mnie w takim razie. Pokazałem wam trzy walki, jak ten Maul, mniej więcej jego liderka działa. Chodzi o to, że jest dużo asyst, dużo damage over time, dużo się generalnie dzieje. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was pomocny. Warto na pewno kiedyś Maula w końcu też zrobić, jak jeszcze nie macie. No, ale no, może niekoniecznie rushować i Proving Grants jego walki odświeżać, ale jak już będziecie myśleć o Lordzie Vaderze albo będziecie właśnie mieć dużo tych Mandalorian, to wtedy jak najbardziej jest sens myśleć o Maulu. Tyle teraz ode mnie. Jak zwykle, jak macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to zadawać je można w komentarzach. W komentarzach też możecie dawać sugestie co do kolejnych postaci, jeżeli chodzi o właśnie serię, jak ta postać działa, jakie następne postaci omówić dla was. Tyle teraz, no i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.